dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja jestem w mieście. Nagrałam dzisiaj dla was make-up, ten właśnie make-up, który mam na sobie. Jestem w mieście, ogarnęłam sprawy związane z gospodarstwem i z tym moim obrabianiem ziemi. No i tak jak wam kiedyś już powiedziałam, że w tym roku nie będę nic siać. To co mamy wsiane, czyli żyto, to będziemy zbierać, a więcej nic nie sieję w tym roku, bo nie mam zwyczajnie pieniędzy, bo mniej zarabiam, a też nie chcę się zadłużać tylko dlatego, żeby obsiać w polu i potem znowuż mieć problem kolejny ze zbiorem i tak dalej, więc jakby powiedziałam, że nic się nie stanie przez jeden rok, jak przez rok czy przez dwa, bo zobaczymy, czy w przyszłym roku będę obsiewać. Ja muszę pokombinować, jak to zrobić i chyba się sama nauczę orać. Muszę naprawić traktor, wezmę się za oranie i będę sama to robić, żeby no, nie narażać się na koszty, no, bo to nie są małe pieniądze. I stwierdziłam, że czy ja to obsiewam i obrabiam, czy ja tego nie obrabiam, bo wtedy jako podam to jako ugór, to i tak, słuchajcie, wyjdzie na to samo, bo jakieś tam dopłaty dostanę. Nie takie duże, ale jednak jakieś tam będą. No i zobaczymy. Zobaczymy, ja bym nie chciała, żeby to mi zarosło drzewami i tak dalej. I myślę, że będę to obrabiać, ale ten rok czy dwa trzeba będzie jakoś przeżyć. No w tym roku nie obsiewamy, to jest pewne, a w przyszłym roku zobaczymy. Może będę więcej zarabiać, może coś pokombinuję, może faktycznie wyremontuję ten traktor i sama zacznę się zajmować uprawą ziemi. No, myślicie, że nie dam rady? Dałabym radę, tylko musiałabym mieć dobry traktor. No i zobaczymy, no. Tak wyszło w tym roku, no niestety. Ale jakoś, wiecie, to jest tylko w tym roku jest ciężki rok, jakby, no mniej zarabiam w tej pracy, dużo mniej, ale najważniejsze, że zarabiam, stać mnie jeszcze na ten kredyt, który tam spłacam, więc wiecie, i na życie jakoś idzie, no i zobaczymy, będę kombinować, jak to ogarnąć w przyszłym roku, no bo nie chcę też tego zostawiać ugorem na ileś tam lat, bo wiem, że to może zarosnąć samosiejkami i tak dalej, nie wiem, czy zastanowić się nad dzierżawą, ale też nie chciałabym wydzierżawiać, jakoś tak nie wierzę w te dzierżawy, wiecie, nie wiem. Z drugiej strony też jakoś nie ma chętnych osób, bo ta nasza ziemia to jest słaba jakościowo klasą, chociaż ona jest wypoczęta, nie? Przez tyle lat jakby tam, no tylko brakuje właśnie wapna, brakuje głównie wapna tam na tych ziemiach, nie na tych polach, więc no niestety tak to wygląda i załatwiłam, ogarnęłam to wszystko, nagrałam dla was rano makijaż, teraz jadę do Rossmana, bo chcę sobie kupić podkład właśnie, o którym wam mówiłam, który na tym forum makijażowym tam dziewczyny polecały i on kosztuje 11 zł, więc małe pieniądze. I fajnie kupować coś za takie małe pieniądze. Zobaczymy. Zobaczę, czy w ogóle on u nas będzie, nie? Bo u nas w tym Rossmanie to z reguły nic nie ma. Także jadę. A potem jadę do domu po franka. Dzisiaj w sumie żadnych zakupów, może bym poszła po pomidory, może wejdę do biedy po pomidory i potem po franka, słuchajcie, i będziemy, będę przykopywać ogródek w takim makijażu, no, przykopywać i tam wyrównywać i się opalać. Dzisiaj nie idę na rower, bo, no bo już nie, jestem zresztą zmęczona po nocy, więc nie chcę iść. Jutro mam opony na rano umówione, tylko jak wrócę, to chyba zdążę. No, także jadę. Jadę do tego Rossmana, ale spać mi się chce. No, ciepło jest i mi się chce spać. I to nie jest śmieszne, trzeba sobie odpalić muzę.
wartość. Kroków na pewność, alkohol na bezsenność. Kremu podosy na codzienność. Pięciu kap dziennie, w czuciu śmiechu na gębie. Dobra, wróciłam te dokumenty odłożyć. Ja w ogóle muszę tutaj w pokoju ogarnąć, bo ja wyleciałam tak. Wszystko tu wyjęłam. Ajku. Muszę te moje dokumenty poogarniać. W ogóle pranie mam do poukładania znowuż. No. Jedna wielka katastrofa, nie? Januś, co ty tam masz? No, kamienie. Kamienie? Mhm. Ty też zbierasz kryształy? Franek. I pójdziemy na dwór? Pójdzie z mamą robić w ogródku? Ja dzisiaj zamierzam cały dzień w ogrodzie spędzić i się opalić, wiesz? A ty co? Loda? A tą bluzę ściągnie. Ale to jak na dwór pójdziemy, bo w sumie w domu jest zimno. Nie? Ozimnisz się. No, ja byłam jeszcze w Biedronce tak na szybko, po pomidory i po banany. Ale widzę, że tam w sumie są jeszcze banany. W ogóle muszę chłopaków trochę zmotywować, żeby zaczęli jeść owoce. Bo oni tak słabo z tymi owocami, a ja tam mam jeszcze awokado i dlatego kupiłam sobie pomidory. Dzisiaj wezmę to awokado i zrobię sobie sałatkę i dam dużo awokado właśnie, żeby je wykorzystać i... Jezu, on to zepsuł, no. Co to są za gryzonie? Oni ciągle gryzą te bidony. Tu jakieś kamyczki, także widzicie, Franek też jest zafascynowany. Nie, to tak żartuję. I byłam w tym Rossmanie. I byłam w tym Rossmanie i słuchajcie, kupiłam sobie tak, żel do higieny intymnej do mycia pędzli, taki, bo no moja Wicka mi polecała inny, ale no wzięłam ten i mówi, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo ona ma z jaj i właśnie twierdzi, że spoko domywa te pędzle. I wzięłam sobie podkład z Liren, to jest ten podkład, o którym Wam mówiłam, który dziewczyny na stronie na Facebooku na grupie kosmetycznej polecały. On jest po 11,99, więc normalnie jest po 19,99, więc mi się wydaje, że spoko. Ja mam numerek 02 i tu jest 30 ml i z tej serii też jest matująca baza pod podkład słodkie mango i ta baza kosztowała, już Wam mówię, 13,99, czyli ta baza jest droższa niż podkład, no spoko. I wzięłam sobie też eyeliner, bo tak jak Wam mówiłam, te eyelinery, które mam, ja w ogóle wywalam, bo później one mi się mieszają i wtedy w końcu nie wiem, który eyeliner ja używałam, a który nie, i wszystkie mi tak jakby pozasychały. Więc teraz będę na bieżąco kupować tylko jeden. Jeden zużyję, kupuję następny, a nie, że ja mam trzy. I wtedy one też szybko wysychają, zupełnie szkoda pieniędzy. I ten eyeliner ogólnie mnie zaskoczył, że jest taki drogi, bo on kosztuje, słuchajcie, 26,49 za eyeliner. Ja nigdy jakoś nie zwracałam uwagi na te ceny eyelinerów, no bo potrzebowałam eyeliner. I wiecie, a dzisiaj tak spojrzałam i mówię, że co? 26 zł, no także troszkę to kosztowało. A ten płyn do higieny intymnej, już Wam mówię, kosztował 11,29, więc ja go sobie tutaj zaraz wezmę, bo mam pędzle do umycia. Jeszcze muszę dokończyć właśnie ten, tutaj jest ten z Biedronki, ale on słabo myje, ten z Biedry, nie? To już lepiej mydełko domywa, a ten zobaczymy. Mam parę gąbek do umycia i właśnie te pędzle, co Wam rano mówiłam przy makijażu. W ogóle mam naczynia do umycia też. No, więc ja to sobie odłożę. Tu muszę ogarnąć wszystko. Właśnie, o, widzicie, tak wygląda moje miejsce, jak ja się maluję, nie? Wszystko trzaśnięte, wszystko zostawione na szybko na wariata. I tak, te eyelinery, które ja mam, to tak. Poczekajcie, ja mam trzy eyelinery. No, trzy. Jeden to jest Precise Brush Liner i to jest taki, który ja niedawno kupiłam i on już jest zaschnięty. Czy Wy sobie to wyobrażacie? Ja nie wiem, czy on był otwierany w tym Rossmanie, czy nie, ale no jest zaschnięty.
I drugi taki sam, tylko że już dużo używany, bo tutaj już ma pozdzierane tak bardzo. No i ten mi długo wytrzymał, nie? A ten niby był nowy, a wytrzymał krótko. I tutaj z Eveline, z tej serii Wariety, też one są fajne, więc polecam. Ale no już je wyciągam i żeby mi się nie mieszały. I też te maskary chyba też będę musiała, bo też mam 4 maskary, ale już ostatecznie to ta chyba najlepiej tylko maluje, bo jeszcze jest taka najnowsza. A te wszystkie już takie, wiecie, niby tego człowiek nie używa non stop, ale gdzieś to tam wysycha. Nie wiem, czy przez otwieranie, no ale przecież codziennie nie otwieram tego, nie? Więc teoretycznie nie powinno to wyschnąć. Że bidon, zobacz, Franek. I wtedy Jasiu szuka bidonu do picia, nie? Do szkoły. Pimpuś, nie gieź go. No tak, sushi, chodź. Jesteś zawsze pogryziony, nie? Pimpuś. Chodź, Franek. Chodź, a mnie nie denerwuj. Dzisiaj jest mega pięknie. No a czemu ta taczka tam leży? Weź zobacz, czy ona jest zepsuta, czy co? Ona jest... Co? Nikt jej... Co z nią? Nikt jej po prostu nie bierze. Nikt jej nie bierze, a dlaczego? No, tu jest upał. Ale gorąc. O matko. Patrzcie, tutaj już wychodzą. Tu mi się szpadel przewraca, muszę go wyjąć. No i dzisiaj będę pracować. Tamte ogórki dwa się nie podniosły jeszcze, kurczę, nie wiem, muszę im jakieś patyczki wstawić. Te pomidory jako tako, one się wezmą, ja myślę, że one będą rosły. No, a tam na te wszystkie poczekamy, aż wykiełkują. Ale tu już kiełkują, ładnie. Tu już szpinak... Ale tam jest ciepło. No, tu jest gorąco. Chcesz wejść i zobaczyć? No, chcę tylko... Tutaj też kiełkują, więc to był dobry pomysł, żeby to wynieść. Franuś! Żeby to powynosić, bo to fajnie wykiełkuje tutaj te wszystkie pomidory. Idź mi stąd, Franek, bo... Błagam cię! A to tutaj, to jest papryka, a ja myślałam... Ja myślałam, że to były pomidory, a to jest jednak papryka, więc tutaj kilka papryk mi wyrosło z tych moich nasion. No, jakoś to tutaj się da. Patrzcie, jak to wielkie jest. I tu też jest jakieś nasionko w ogóle. No, a ja mam te białe paznokcie i za chwilę będę miała chyba je... Nie wiem, tym ogórkom muszę przynieść jakieś patyczki postawić, może one się wezmą. Bo takie wygięte są, ten jeden jeszcze jakoś. Ale widzicie, ja je tylko przywiozłam ze sklepu do domu, nie? I no, nawet nie było wtedy upału, żeby one aż tak aż tak źle zniosły tą drogę. No tu już szpinak, to jest chyba szpinak, tu mam posiane, tak, a tam mam rukolę, a tam mam szponkę. Dobra. Szkiełkuje, no tu jest tak gorąco w ciągu dnia, że szok. Więc ja najpierw się wezmę za podlewanie, podleję tutaj. Muszę sobie kupić w przyszłym miesiącu, kupię sobie, słuchajcie, pompę, bo my mieliśmy kiedyś taką pompę. Taką pompę do wody. Znaczy się, mamy jeszcze, tylko ona chyba nie działa, ja nie wiem, ja w ogóle muszę ją wyjąć i zobaczyć, czy ona działa. No, a teraz podleję wszystko i będę tutaj dalej wyrównywać i będę przekopywać tą część ogródka, nie? Żeby sobie zasiać tam ogórki. A później może sobie jeszcze dokupię ogórków. Nie wiem w sumie, kurczę, co by tutaj, bo cukinie mam wsiane. Mogłabym dynię jeszcze na część tej, bo tu mam sporo miejsca, więc mogłabym dynię jeszcze wsiać. Mogłabym kupić w sumie, no ale chyba jutro pojadę, muszę sobie parę rzeczy na jutro ogarnąć i tak jakby, bo dzisiaj musiałam po Franusia jechać, chciałam coś załatwić, ale nie dało rady, bo już musiałam po Franka lecieć, więc na jutro sobie to wszystko przygotuję wieczorem, o ile będę miała siły, bo jestem zmęczona, powiem wam, że dzisiaj jestem zmęczona i już nie czuję się za dobrze.
Kręca mi się ciągle ten łańcuszek. Co ty tu jedziesz tym traktorem? No więc chwilę sobie odpocznę, posiedzę, zrelaksuję się po tej ciężkiej pracy. No i biorę się do roboty, pójdę po gnój. Tylko najpierw chyba wyrównam. Tak mi się wydaje, że wyrównam naokoło, obsypię to, a wtedy będę gnój wozić i przekopywać. Co, mały rolnik? I gdzie to słońce? Naprawdę, ja wyszłam na dwór i słońca nie ma. Janek, co mnie tu... Ten włos mnie tu gryzie. Co? Gdzie słońce? Uciekło. Ała, nie bij. Janek. Jasiu jest na treningu. To Franek się nudzi, nie? Tak? Tęsknisz za Jasiem? Chodź już po Jasiu. No nie, o 17. To jeszcze nie jest czas po Jasiu. Ale chodź. Co? Chodź, jedź ze mną do sklepu. Po co? A masz pieniądze? Franek! Kłaska już się to. Nie mogę. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. Dobra, przyszły do mnie dwie paczki, Jasiek mi odebrał. I słuchajcie, zamówiłam sobie bazę do paznokci z Victoria Lin. Jasiu beczy. O Jezu, jak ja się świecę. Gorąco dzisiaj jest. Muszę zrobić obiad. Znaczy się mam zrobioną zupę, ale muszę makaron do niej ugotować. I w międzyczasie umyję naczynia. I potem pójdę zrobić ogień i pójdę dalej tam przekopywać. Ale tak mi się już nie chce, powiem wam, że jestem zmęczona. A wieczorem tu posprzątam. Muszę zmyć podłogi. I słuchajcie, druga rzecz to są wałki do włosów. Bo ja kiedyś już miałam wałki. Ale takie jakieś chyba małe, nie pamiętam. Nie, ja wiem, ja miałam do kręcenia włosów. Ale takie papiloty, nie? A teraz zamówiłam sobie wałki, one tam kosztowały parę złotych. Wiem, że można je kupić wszędzie, ale takich dużych nie kupię w Rossmanie nigdzie, bo nie widziałam. A to są takie giganty. I wiecie, nawija się na nie włosy i potem te włosy są takie uniesione, nie? Pofalowane. I mamy tutaj 6 sztuk takich wielkich wałków. One były naprawdę za grosze, więc w sumie dlatego je wzięłam. Bo przy tej szczotce, o, przez tą szczotkę wszystko... Bo zamawiałam tą szczotkę i one były właśnie w tej samej
jakby kategorii i sobie myślę, a wezmę, zobaczę. No więc jutro sobie wypróbuję. Tylko właśnie ja nie wiem, jak to się robi, czy to trzeba, bo jak ja sobie umyję rano głowę, to ja będę musiała je nałożyć na wilgotne włosy i wtedy ewentualnie suszarką suszyć albo co. Albo chwilę pochodzić z tym. Muszę sobie zobaczyć. Na pewno na YouTubie są jakieś filmy, jak suszyć włosy, jak kręcić włosy na takie duże wałki. Ale głównie chodzi o to, żeby właśnie włosy nie były takie, wiecie, jak moje są takie tu przyklepnięte w ogóle latem. Tylko właśnie, żeby one tak się unosiły od nasady fajnie, nie? Podoba mi się taki efekt i chciałabym mieć taki efekt, ale nigdy takiego nie mogę osiągnąć, bo zawsze te moje włosy są takie przyklapnięte. No, więc tą bazę sobie odłożę. Jeszcze też jeszcze jedna firma mnie zastanawia z bazą do paznokci. Ale no teraz Victoria Inn jest ogólnie bardzo spoko, do tego mam też żel Victoria Inn. I wydaje mi się, że to jest taka firma, którą ja najbardziej lubię. No, paznokcie moje już dzisiaj są jeszcze bardziej brudne od tego robienia w rękawiczkach, także... Dobra, ja nastawiam teraz makaron i umyję te naczynia w międzyczasie. Pranie muszę nastawić kolejne. Ja w ogóle muszę sobie, słuchajcie, wiecie co? Bo ja mam tamte linki, ja nie wiem, czy one tam jeszcze są w ogóle. Tam mi drzewa zarosły, takie linki na pranie. I dzisiaj jest na przykład ładniej, bym nie musiała suszarki odpalać. Tylko mogłabym sobie to wywiesić na dwór. I to by fajnie przeschło i wtedy pranie jest takie świeże, nie? Ale nie wiem, czy te linki tam są, czy one są zerwane już, kurczę. Ale zastanawiam się, żeby kupić sobie z Dayaro. Jest taki... stojąca taka linka, wiecie, takie, że naokoło... Jezu, to się chyba tak nazywa, nie wiem. Dobra, znalazłam sobie, jak to się nazywa. To się nazywa suszarka ogrodowa. I wiecie, na takim paliku i... że ona ma kilka takich naokoło i takie lineczki i właśnie... Ja się zastanawiam, czy takiej sobie nie zamówić i gdzieś nie zamontować tam właśnie koło szklarni, czy... No, koło szklarni byłoby najlepiej, bo tam... jakoś najmniej się wszystko kurzy. Bo na podwórku to tutaj się kurzy, tam wszędzie gdzie indziej jest cień. Ale to w przyszłym miesiącu ją sobie chyba zamówię i faktycznie ją sobie tutaj gdzieś koło szklarni zamontuję. I będę miała taką suszarkę zewnętrzną. Bo ja miałam taką, wiecie, stojącą, ale ta stojąca ciągle się przewracała. Ja ją oddałam mojej siostrze, bo bez sensu zupełnie. Jak ona stała na dworze, ona się przewróciła, pranie leciało na piach albo na trawę. Było brudne. Nie, no takie coś mnie wkurza. Ja muszę mieć takie coś, że to pranie wisi i wtedy się nie denerwuję, że to mi spada, nie? Więc myślę, że sobie... O, bateria mi jeszcze pada. Więc myślę, że sobie w przyszłym miesiącu ją zamówię. No, także... Dobra, zaniosę te wałki to do pokoju i biorę się za makaron do zupy. Wiecie co, zjadłam obiad. No to już jest chłodno. Jeszcze nie przyniosłam tych patyczków, ale to jutro zamykam szklarnię. Zjadłam obiad i już jestem tak, jakby usiadłam sobie, bo myłam naczynia, zjadłam obiad, usiadłam sobie na chwilę i jestem już tak zmęczona, że już nie przekopuję tego więcej. Tam jeszcze mam sporo do przekopania. Dzisiaj tak 1/3 przekopałam, ale ile ja to kopałam? Z 2 godziny może maksymalnie, jak ja tutaj byłam na dworze. No, idziemy sushi. A Jezu, to drzewo ja chciałam. W sumie przyniosę piłę, potnę to drzewo. I to zabiorę. Tak. To jest dobry pomysł. Jakoś to potnę, bo to mi tu przeszkadza. Tutaj w ogóle mi się rozwala ta... Te schodki mi się rozwalają tutaj do stawu. Będę musiała coś wymyślić, jakieś kamienie przynieść, czy coś poukładać. No, biorę bluzę Franka, zaniosę ją do domu, nastawiłam pranie. I powiem wam, że już jestem tak zmęczona, że już nie mam siły. Zrobiłam ogień, ale potnę jeszcze to drzewo. Chciałam skosić trawę, ale już jest chłodno. A tutaj nad stawem Jasiu nie skosił, bo on się boi tutaj blisko stawu. Zresztą też tak nie umie. No, więc nie wiem, może jutro to pokoszę. Chociaż jutro miałam w planie
iść na rower, potem terapia, potem praca. Zobaczymy. O Jezu, jakaś rybka zdechła. O kurde, jakaś mała rybka pływa po wierzchu. To może z zimy jeszcze. Ale nie, no to już mamy maj. No nieważne. Więc tak, słuchajcie. Zrobiłam ogień. Woda w sumie jest ciepła, więc zaraz chłopaków pogonię do mycia, żeby się wykąpali i poszli spać. A ja jeszcze chcę w domu posprzątać, więc idę teraz do domu. Posprzątam w domu, ale najpierw potnę to drzewo, co sobie wezmę co do piwnicy. Tak, to jest dobry pomysł. Zaniosę to do domu. Ptaszki śpiewają na całego dzisiaj. Te to dają koncert z każdej strony. Słyszycie? Pimpuś, no ty musisz! Słyszycie? No, uwielbiam to. Za to uwielbiam to miejsce, że wszędzie śpiewają te ptaszki. Gdzie się nie siedzi, tam słychać ptaszki, a latem słychać żaby. Jeszcze podwórko mam do posprzątania, bo jak się oświetowałam ostatnio, to trochę tylko sprzątnęłam, ale do końca tygodnia chyba zdążę to ogarnąć. Tak wiecie, coś zawsze po trochu do przodu. No, tutaj muszę posprzątać. No i... Franek! Franek! No... Mimkowi daj jeść, on się ciebie boi. Nie, odejdź. Idź mu daj jeść. Bo Zosia go gryzie. Galoty se podciągnij. No i dobra, kochani, 23:20. A ja skończyłam sprzątać pokój. Chłopaki już śpią. Teraz jeszcze tutaj kuchnię zmyję. Zmywam na kolanach z szmatką, bo nie chce mi się tym mopem. Dzisiaj mam jakiś taki zły dzień i stwierdziłam, że to pozmywam. Jeszcze naczynia. Ojejku. O właśnie, jeszcze muszę włączyć czajnik, bo czyszczę czajnik tym octem. Dałam sobie tam, miałam takie dwie butelki octu. No, zbiorę się za sprzątanie, wtedy jeszcze poukładać pranie. I... pójdę wziąć kąpiel sobie dzisiaj. Zrobię sobie jakiś peeling. Muszę sobie napisać listę zadań na jutro. Bo kurczę, jak nie piszę sobie... Przepraszam. Jak nie piszę sobie tych zadań, to zapominam, nie? A muszę parę rzeczy poogarniać jutro. I spisać sobie to. Teraz tak sobie chwilę usiadłam, żeby sobie przypomnieć, co mam do zrobienia, ale jednak muszę to sobie spisać, to będzie lepiej. No i tak, słuchajcie. Jak mam nerwy i stresa, to... O, Franek wzdycha. Jak mam nerwy i stresa, to... to sprzątam. To sprzątanie mnie relaksuje i uspokaja. I nie wiem, dlaczego to tak jest, ale ja tak mam. Więc... Nie wiem, czy samo sprzątanie, czy później ten efekt, że jest czysto w domu i jakby chociaż mam jak to powiedzieć, jak jest czysto w domu, to wydaje mi się, że chociaż nad jedną rzeczą panuje, wiecie co chodzi, że są takie sprawy, nad którymi nawet gdybyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie zapanować, nie? To są jakieś tam, wiecie, rzeczy urzędowe, jakieś pierdoły, które no akurat teraz mam taką jedną sprawę, która wiedziałam, że kiedyś wróci i że trzeba będzie ją załatwić, ale nie myślałam, że akurat teraz. No i słuchajcie, co ja mówiłam, Boże, ja już nie myślę dzisiaj, nie? Najsensowniej byłoby iść spać, ale wtedy ja no nie będę pamiętała, co ja chciałam zrobić. No.
Co ja mówiłam? Aha, że wróciła taka jedna sprawa, która gdzieś tam wisiała, wisiała i ja wiedziałam, że ona wróci. No i mam nerwy. I jestem wkurzona sama na siebie i na swoją naiwność, że byłam kiedyś taka naiwna i że komuś tak bardzo zaufałam. A teraz ja będę musiała ponosić koszty. I to nie są tylko koszty takie, wiecie, koszty, bo tylko finansowo. Będę musiała zabulić i to konkretnie. I jak sobie pomyślę, że za te pieniądze mogłabym mieć nowy samochód z napędem na 4, to jeszcze bardziej mnie to wkurza. No ale niestety, za głupotę się płaci. I wy czasami mi piszecie, że ja jestem podobna do szusz, albo że za dużo szusz naśladuję, ale jakby popełniłam dużo błędów w swoim życiu. A nie chciałam jej naśladować, a ona też popełniła jakieś tam błędy i musiała za to słono zapłacić. No i ja też muszę za to słono zapłacić, nie? No mam nadzieję, że jak za to zapłacę, to w końcu odzyskam spokój. I jedno, czego jestem pewna, to to, że już nigdy nie dam się tak wykorzystać nikomu. Choćbym miała być do końca życia sama, to już nigdy nikomu tak nie zaufam. Naprawdę. No, tak sobie pluję sama w brodę, wiecie, że ja byłam taka głupia kiedyś. Jak ja mogłam być taka głupia? Czy taka zakochana? Nie wiem. Nie mam pojęcia naprawdę. Czy tak bardzo gdzieś tam chciałam mieć normalną rodzinę? Czy tak bardzo, wiecie, wierzyłam w to, że to się uda? Nie mam pojęcia. No, a teraz niestety będę bulić. Nie wiem jeszcze jak i co i tak dalej, bo dopiero jakby tą informację dostałam. No, ale tak czy siak pieniądze będę musiała w jakiś sposób zdobyć, bo no nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo uważam, że nie wszystko powinnam mówić na YouTubie, ale jak się kiedyś wkurzę, to może wam opowiem. Dzisiaj jestem jeszcze za mało wkurzona, żeby o tym opowiadać. Ale no, nie jest to fajne, powiem wam. Nie jest to fajne, jak się zawodzi na osobach, którym gdzieś tam się ufało bezgranicznie, nie? I wy mi dzisiaj też pisaliście, że gdzieś tam jeszcze przyjdzie miłość i tak dalej. Nie, ja nie wierzę w takie rzeczy. To nie są te czasy, żeby można było wierzyć w takie rzeczy. No, więc dobra. Ja sprzątam. Już mi tylko tutaj ta kuchnia została do posprzątania, więc nie wiem, może 15 minut i to ogarnę. Wtedy szybko pranie poukładam. Mam porobione dzisiaj też pranie. Robiłam 4 pralki. Jeszcze jedną pralkę muszę nastawić, ale czekam, aż się wysuszy w suszarce, bo w rezultacie nie wynosiłam tego na dwór, bo tam mam zerwaną tą linkę, słuchajcie, a wieczorem to już nie było sensu, bo ja nie wiem, jaka będzie pogoda, nie? Ja to wyniosę dzisiaj, a nie daj Boże, jutro będzie padać i sobie myślę, nie, to już wolę tą suszarkę włączyć, niech to się wysuszy. A jak sobie kupię tą stojącą na dwór, to wtedy będę tam zanosić już taką porządną, muszę sobie zrobić i chyba ją sobie betonem zaleję i będzie z głowy. I wiecie, wtedy ona, będę miała pewność, że z nią się nic nie stanie, bo jak ja ją wkopię tylko w ziemię, to ona może się przewracać, nie? Pod wpływem ciężaru. A jak ją sobie zaleję betonem, umieszam sobie beton, to powinno być ok. No. Więc tak. Tak to wygląda, więc tam się jeszcze musi wysuszyć. W ogóle to powinnam ten. Muszę sobie zrobić listę zadań do sprzątania, co mam do posprzątania, bo znowu jest ogólnie bałagan. Jeszcze muszę tam w dokumentach poukładać, ale to rano. Bo dzisiaj wyciągałam dokumenty i wiecie, jak na szybko się spieszyłam, no to wszystko powyciągałam, a teraz będę musiała tam poukładać. Muszę poszukać pewne dokumenty, ale o tym wam opowiem jutro. Bo już dzisiaj nie mam na to nerwów. Dzisiaj mega taki nerwowy dzień. Dużo rzeczy się złożyło na to, że jestem wkurzona, nerwowa, niewyspana, zła. No, ale widzicie, przychodzę do was i jakoś mi lepiej. Zawsze
to nagrywanie i wygadanie się coś tam pomaga. Kiedyś śmiałam, że to jest moja terapia, ale może tak jest. Właśnie, jutro mam terapię jeszcze. Dobra, biorę się za to sprzątanie, bo nie ma co. Samo się nie zrobi. I wtedy spać, żebym się w końcu... No, a jutro mam też nockę, nie? Więc ja nie wiem, ja się nie wyśpię. W tym miesiącu to jest niemożliwe. W tym miesiącu mam tak dziwnie, że ja chyba nie będę do końca miesiąca wyspana, a w czerwcu mam nadzieję, że będę miała ten urlop. To wtedy może się wyśpię. Chłopaki będą mieli koniec roku szkolnego. I potem ja zaczynam urlop razem z nimi, żeby trochę pobyć w domu. Więc zobaczymy. No, dobra. Sprzątam. Może się jeszcze do was za chwilkę odezwę, jak coś mądrego wymyślę. Kurczę, jest 5 po 12. Naczyń nie umyłam jeszcze. I tutaj nie poukładałam jeszcze prania, ale napisałam sobie, co mam do zrobienia jutro. Ja no muszę jechać z oponami. Zmianę opon, a potem... A potem co? Potem na rower. Jutro stwierdziłam, że nie będę załatwiać tych spraw, które muszę, tylko że je ogarnę w środę, bo na jutro mam przewidziany rower, więc idę, bo chcę iść, bo tak jak wam mówiłam, mam nerwy dzisiaj i jakby sprzątanie mi pomogło, ale chcę też iść na rower. Idę wsiąść kąpiel. Dzisiaj wezmę sobie kąpiel, bo zagrzałam sobie gorącą wodę. Więc wezmę sobie taką półgodzinną kąpiel. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Dobra, słuchajcie, kochani. Żeby uzyskać jakieś odbicie. Ja wziąłam kąpiel, ale zasnęłam w wannie. I mam całe włosy mokre, bo tak się zsunęłam i spałam, no spałam przez chwilę w wannie, masakra. Nalałam sobie gorącej wody i ja uwielbiam, jak jest ciepła woda. No i wtedy się tak zrelaksuję. Uwielbiam taki rodzaj odpoczynku. Ja wtedy też odpoczywam. To jest jeden z odpoczynków, którego sobie nie żałuję, ale rzadko mam czas na to właśnie, nie? I muszę chyba częściej brać sobie takie kąpiele. No, zdecydowanie odpalić sobie świeczuszki, kupić... O, właśnie, muszę sobie kupić olejek z lawendą, bo mi się skończył i już wypłukałam opakowanie i potrzebuję kolejny. Przepraszam, ale no, już jest pierwsza w nocy. Ja sobie jeszcze piję tutaj, Jezu, askorbitę. Wzięłam witaminy, bo dzisiaj zapomniałam zupełnie o witaminach. Witaminę D, ten magnez i witaminy zwykłe. I też to moje lekarstwo. I teraz oglądam sobie o tych wałkach, wiecie? No, nastawiłam jeszcze jedno pranie. I wiem, ja już powinnam iść spać, ale chcę sobie zobaczyć o tych wałkach, bo chcę sobie jutro może popróbować zrobić, wiecie? Także no, ja przyszłam się z wami pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Nie wiem, co dzisiaj wyjdzie z tego vloga, no ale taki dzień, tak dzisiaj wyszło i tak cieszę się, że miałam siłę, żeby posprzątać i dużo dzisiaj ogarnęłam. No, lubię, jak jest czysto w domu, naprawdę. Wiem, że jeszcze dużo rzeczy jest tutaj do ogarnięcia w sensie czystości, ale no, jak mam już, jak na podłodze jest bałagan, taki syf konkretny, to nienawidzę tego. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, skąd ja mam coś takiego, no ale nienawidzę tego, jak wszędzie gdzieś coś leży albo jest pociapane, takie wiecie, już naklejone. To jest po prostu katastrofa. No, więc tak. Dziękuję wam za oglądanie. Ja mam 6 godzin snu, już lecę po prostu. Wypijam to i lecę. Lecę spać. Do zobaczenia już jutro. Mam nadzieję, że jutro uda mi się cokolwiek nagrać.
Wczoraj też... Czekajcie, wczoraj była niedziela i wczoraj nic nie nagrywałam. No. Bo... no... W sumie chciałam trochę odpocząć, a trochę też spędzić z chłopakami czasu. I potem do pracy i byłam na rowerze. No ale to jak nie nagrywam, to możecie też czasami widzieć na Instastory te moje relacje. Więc zapraszam Was tam. W ogóle poniżej zostawię Wam wszystkie moje social media. Na TikToka Was zapraszam też, bo też tam coś sobie tworzę. No, także dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Bardzo bym chciała, żebyśmy dobili do tych 10 tysięcy. I proszę Was o pomoc w związku z tym. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa! I nie bierzcie ze mnie przykładu.